Cześć, to znowu ja i nadal nagrywam. W ostatnim filmiku, w którym opowiedziałam o tym, jak wyglądał dla mnie rok 2018, obiecałam, że opowiem trochę o moich planach na 2019, zwłaszcza, że mam zamiar wykorzystać tutaj pewne podejście, które myślę, że wielu z nas mogłoby ułatwić nieco życie. Jakoś pod koniec roku zaczęłam czytać Esencjalistę, książkę o tym, że czasami mniej tak naprawdę znaczy więcej. No i muszę przyznać, że ta książka bardzo mocno na mnie wpłynęła. Uświadomiła mi, że niektóre rzeczy, które robię, są tak naprawdę kontrproduktywne. Kiedyś na Instagramie pisałam Wam już o tym, że czasami po prostu chcę robić wszystko. Czasami. Zawsze. Myślę, że wtedy było mi to bardzo potrzebne, bo musiałam się rozruszać, musiałam spróbować różnych rzeczy, musiałam zobaczyć, co tak naprawdę lubię robić. I to był taki bardzo fajny etap eksploracji. Tylko na dłuższą metę takie podejście nie do końca ma sens. W tej książce Esencjalista jest jeden bardzo fajny wykres, który tutaj wrzucę. Chodzi o to, że w momencie, w którym ma się masę rzeczy, w które ładuje się energię, no to w każdej tak naprawdę osiąga się minimalny impact, minimalny progres, no bo robisz, nie wiem, 20 rzeczy naraz, więc w żadnej nie widzisz progresu, a progres jest też tą rzeczą, która w taki bardzo naturalny, ludzki sposób nas motywuje najbardziej. No i to trochę był mój przypadek. Trochę się frustrowałam, bo chociaż miałam dziesiątki projektów, które były takie super i generalnie byłam z nimi przeszczęśliwa, to tak naprawdę nie tak dużo się w nich działo, a przynajmniej nie tyle, ile bym chciała, a to z kolei działało na mnie demotywująco. W momencie, w którym zminimalizuje się ilość rzeczy, które ma się na talerzu, to progres ma szansę zacząć być widoczny, bo tę samą ilość energii przeznacza się teraz na mniej rzeczy, czyli po prostu każda z rzeczy w efekcie dostaje tej energii więcej, a więc i pojawia się większy progres. Według autora książki nieesencjalista to osoba, która uważa, że wszystko jest essential, czyli wszystko jest niezbędne, podstawowe, potrzebne. Za to esencjalista zauważa, że tak naprawdę większość rzeczy jest kompletnie nieistotna i bardzo mało spraw ma jakiekolwiek znaczenie. W momencie, w którym udaje nam się w końcu znaleźć tę esencję, te najważniejsze rzeczy, a tak naprawdę najważniejszą rzecz, ale to jest next level shit i to jeszcze nie jest coś, co jestem w stanie zrobić. W takim momencie mamy bardzo proste, jasne priorytety. Wiemy, czemu poświęcać czas, wiemy, jak działać, wiemy, co robić, żeby miało to sens. I dzięki temu osiągamy też realny progres, co znowuż daje nam z tego satysfakcję. Simple, simple. No, tak naprawdę nie takie simple. Jest coś w tym, że osoba, która nie skupia się na tej esencji, zwykle posługuje się zdaniami pokroju muszę, powinienem to zrobić. Natomiast osoba skupiająca się na esencji tak naprawdę może powiedzieć, że wybiera zrobienie czegoś. I jakkolwiek abstrakcyjne by to na pewnym poziomie dla mnie nie było, jest to prawda. I wtedy wyciągnęłam dziennik. Kiedy w końcu usiadłam nad czystą kartką papieru, to okazało się, że tak naprawdę te rzeczy, którymi chcę się zająć, to są trzy obszary. A trzy obszary są już manageable, a zdatne, możliwe do ogarnięcia. W moim przypadku te trzy obszary to tak naprawdę jest praca, w której obecnie bardzo się spełniam. Jest to też wszystko, co tworzę w internecie, to jest moim drugim priorytetem. Bardzo dużą satysfakcję daje mi tworzenie takiej społeczności w sieci i wspieranie ludzi, mówienie o alternatywnej edukacji i o takim właśnie życiu po swojemu, rozwiązywaniu różnych problemów. A to jest coś, na czym rzeczywiście chciałabym się skupić bardziej i co chciałabym kontynuować, bo widzę w tym wartość. Trzecim obszarem jest z kolei dla mnie coś, co w samym dzienniku opisałam jako ludzie łamani na self-care. Jest to dość enigmatyczne, więc wyjaśnię.
Tak naprawdę chodzi tutaj o to, że chciałabym się w ramach tego trzeciego obszaru skupiać na moich relacjach z innymi ludźmi, spędzać z nimi czas, cieszyć się jakimiś takimi relacjami, które są dla mnie ważne, no i też o siebie zadbać. W tym wszystkim, o czym mówię, najważniejsza jest chyba zmiana mindsetu. Chodzi o to, żeby przestać myśleć o tym, a z czego trzeba zrezygnować, żeby móc zająć się innymi rzeczami, ale raczej przeformułować to pytanie i zastanowić się, w czym chcielibyśmy zdziałać najwięcej. I to zupełnie zmienia tę soczewkę, przez którą patrzymy. Ciekawi mnie, czy wy jesteście w stanie wyróżnić jakąś tą swoją esencję, to, co jest dla was absolutnie najważniejsze i to, w co chcielibyście wkładać najwięcej energii. Jeśli macie takie rzeczy, albo jeśli nie macie, to też, to możecie mi dać znać. Chętnie z wami o tym pogadam. Jako, że ten kanał zdecydowanie jest moim priorytetem, to śmiało zostawcie w komentarzach jakieś pytania czy tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła w kolejnych odcinkach. Ja na razie mam w planach garście inspirujących książek do polecenia i pogadanie też trochę o zdobywaniu pracy przy dość niestandardowym doświadczeniu, czy to edukacyjnym, czy ogółem początku zdobywania jakiegokolwiek doświadczenia. W międzyczasie na kanał powinien też wlecieć vlog z moich warsztatów w Warszawie i gali Forbesa. Są to na tyle niesamowite doświadczenia, że chciałabym je tutaj uwiecznić. Dzięki za dziś i widzimy się niedługo.